Operacja czysta rzeka w Piszczacu. Jak to wygląda w tym roku u Was? Tak jak widać, tutaj za mną wolontariusze są, mamy 3 wolontariuszy niepełnoletnich. Bardzo pomogło nam Ochotnicza Straż Pożarna w Piszczacu oraz w Chotyłowie. Widać, tutaj panowie bardzo się angażują i zbierają z nami te śmieci, więc pogoda nie dopisała, tak, ale dopisali ludzie, a to chyba najważniejsze. Dużo jest śmieci w Piszczacu? No tak, jak pani widzi, że dosyć sporo. Tak, tak. Od butelek po jakieś papierki, a nawet różne części z samochodów, więc troszeczkę tego tutaj wydaje mi się, że dzisiaj znajdziemy, bo dopiero rozpoczynamy akcję, a już mamy prawie 2 pełne worki, więc myślę, żeby... Tak, tak, strach się bać. Tutaj przy drodze to może tych śmieci być więcej. Przeróżne takie te śmieci są i zmieszane właśnie. Tak jak wspomniałam, metale, plastiki, więc mamy co robić dzisiaj. Sprzątacie nad rzeką, tak? Tylko w jaki rejon właśnie tutaj obejmuje? Tak, my sprzątamy tutaj nad rzeką, taki sobie przyjęliśmy teren od mostu do tamy. Tak obstawiamy 2-3 godzinki, nam to powinno zająć, może troszeczkę więcej, bo tak szczerze, no przyszliśmy tutaj i się zdziwiliśmy, że tych śmieci jest aż tyle. Jak nauczyć ludzi nieśmiecenia? To bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że ludzie, którzy obcują z tą naturą i bardzo często w niej przebywają, no to sami z siebie mają coś takiego, że na przykład głupio jest im zostawić butelkę czy papierek. Fajnie byłoby, gdybyśmy się wszyscy nauczyli, żeby właśnie te śmieci, to co przynieśliśmy do lasu, to z lasu zabieramy. I to samo dotyczy terenów rzek, gór, jezior, tak? Po prostu... Tak, tak, tak. My jesteśmy gośćmi tak naprawdę tutaj na ziemi, tak, więc powinniśmy razem wspólnie o nią dbać.